jaka jest różnica. Zdecydowane wejście Brisoli. Znowu przerwany atak mistrza Polski. Wyszedł wysoko Korun. Już w zasadzie poza plachem przez kilkanaście sekund na połowie Rygi, a teraz Rakels, pusta bramka, nie zdążył do tej piłki i plach i jest gol! Diebelko! 1-0 dla drużyny z Rygi. Znowu indywidualne błędy decydują o tym, że Piast traci gola. Ale fatal. Patrzmy, już biega Czerwiński, zobaczymy, czy znowu pójdzie tutaj na pierwszy słupek. Tak jest, poszedł Czerwiński, Parzyszek! A teraz kick z jednego zawodników z Rygi. Kączkowski, o, ze świeżym zapasem sił, Kączkowski, Czerwiński, gol! Jakub Czerwiński, 1-1! Tak, bardzo dobra akcja Kączkowskiego. I zauży tam z interwencją gracz Rygi, walczy jeszcze Kączkowski, umiejętnie przejął tę piłkę out dla Piasta Gliwice. Pietrowski, ale ma tutaj ochotę do grania Kączkowski, jak on dużo dał drużynie mistrza Polski. Hetli, błyskawiczna centra, Ozols jest niewysoki, gol! 2-1, Jorge Felix! W końcu, można powiedzieć w końcu, to co było ćwiczone, zwracaliśmy na to uwagę, a było tak pięknie, można powiedzieć. Bardzo dobrze teraz Felix, bardzo dobrze, mimo asysty dwóch zawodników utrzymał się przy piłce, nie stracił jej. Czerwiński chciał teraz piłkę, Dziczek i ją otrzymał, zobaczmy, jest Felix, dobra piłka na lewą stronę, Kirkesko, Felix i gol! 3-1 i znowu Jorge Felix! Fantastyczna akcja. Mało jeszcze fanom Piasta Gliwice, ale to jest naprawdę dobry rezultat dla zespołu mistrza Polski. Brawa także dla Sokołowskiego. No, chciałem ci dokończyć jeszcze historię, bo on z tej Legii poszedł do Znicza Pruszków. Dariusz Banasi, który pracował z tymi zespołami młodzieży. Uwaga, uwaga i niemożliwe. Korun do własnej bramki w takim momencie. Co tutaj się wydarzyło? Najpierw to podanie Pietrowskiego.